Doświadczenie nauczyło mnie, że dla świętego spokoju warto jest czasem mimo wszystko przerwać nagrywanie, zacząć je ponownie, bo filmy jak są za długie, to lubią się nie zapisywać. O, ten Gejzer też jest wyczerpany, super. O niczym innym nie ażyłem. Dobra. Tak czy siak. Mam tutaj całkiem pokaźną grupkę mutalisków. Tu mam od cholery drony, które cały czas pracują. I jeszcze drugie tyle, które musi zaraz zacząć pracować. Tutaj jeszcze trochę zaraz zacznie pracować. Żyć nie umierać w pewnym sensie. Dobra, muszę dokonać przeglądu mojej armii, jak to mniej więcej w tej chwili wygląda. A. No co za! Jak jeszcze zaraz karier tu przyleci, to chyba coś im zrobię. Czy wy nie dacie mi spokoju? O, coś mówiłem o karierze. Super! O, ła! Rzuci, są aż tak dobrze rozwinięci. Naprawdę. A tak, dla świętego spokoju. Właśnie nie będzie trzeba. Z tego co widzę. Aczkolwiek statki mutaliskach będą. I wcale mi się to nie podoba. A cóż, na statki mutaliskach odpowiem zergraszem. Proste. Tak powinna wyglądać sprawnie funkcjonująca kolonia. Dobra. Czas przygotować się na atak na tą nieszczęsną świątynię. Jedna grupa. Druga grupa. Trzecia grupa. Czwarta grupa. Hej. No, wiedziałem, że się dogadamy. Piąta grupa. O, tylko pięć grup kontrolnych? Coś mi tu nie gra. Szósta grupa. A skoro jest ich tak mało, to czas dobudować więcej. Jak widać, minerałów starczy mi no jeszcze paręnaście takich. Tak, podkreślam, paręnaście takich grup. Które się nie ruszyłem. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Nie denerwujcie mnie. A tak poważnie. Której tym razem nie ruszyłem? Czwartej. O, będę musiał nad tym popasować. Siódma. Ósma. Tak nie, żebym się czepiał, a spójrzcie ile mam minerałów. Ale chyba i tak nie starczy. A, no nie. Czekaj, tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiątej jeszcze nie ma. Podkreślam jeszcze. Ups. Dziewiąta. I czekajcie. Dziesiąta. A ponieważ 10 to najwięcej, ile można kontrolować, tak w miarę normalnie. A zresztą. Czekaj. Dobra, skupmy się. I... gotowi? Do biegu? Czas! Start! Boże.
9 i 10. Któraś nieruszona? Trzecia. Ech, co ja mam z tą trzecią? Fajnie to wygląda. Takie masy zerglingów biegnące i niszczące wszystko na swojej drodze. Upsi. Biegnijcie. Oh yeah! Baby. Na szczęście nie ma czegoś takiego jak Livery. Jedni mądrzy, że tak się wyrażę. Chociaż w sumie oznacza, że to są głupi, bo... No cóż, to by tu dużo nie mówić, Livery. Miażdżą zergi. Niestety. Dobra, skupcie się na archonach, co wy na to. O. Nie wierzę, że straciłem już wszystkie zerglingi. O, nie, jeszcze wszystkiego nie stać jej w tym problem. Cóż, sądzę, że ciągle ataki ich na tyle zmniejszą, że w końcu dałam radę. Tak, wiem, że mają też jednostki powietrzne, ale tym się, bym się akurat nie przejmował, zwłaszcza, że tej... Ujmę tak, zasobów mam tyle, że starczy mi na najbliższe stulecia. I o tym już wspominałem wcześniej. Przegrupujcie się! Zerglingi! Czas na przegrupowanie się! O Boże, zerglingi się przegrupowują! Co się dzieje? Aaa, masakra! Aaa, fuck! No, archony. Super! Zabijcie nowych archonów. Ech. O, jaki z tym niszczę świątynię. Molać. A nie, to halusy? No co za... Tak, tak jak mówiłem, dostajemy dronkę, która trzyma kryształ Kaidarin. Ten sam, który wydobywaliśmy w poprzedniej misji. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko i z nim. Prawda? Zergrasz! O, super. Czekajcie. Nie, mam pomysł. Wszyscy podążają za dronką. Podążają za dronką. Tak, wszyscy podążają za dronką. Rozumiecie? Wszyscy podążają za dronką. Wszyscy! Ale to wszyscy podążają za dronką. O, super. W sumie, czy zostało coś po drodze, co mogłoby mi poważnie zaszkodzić? Aż tutaj. Zaraz zobaczymy. Zerglingi, dobiegliście na miejsce. O, Dragon. Dzielnie się trzyma. O, już nie. No tak, ale... Pilnujcie dronki jak oka w głowie! Dronka nie może zginąć! Uf. Tak, Overmind wyjaśnia nam, jak powstały rasy zergów i protosów. Obie zostały stworzone przez Zelnagi. Protosi powstają jako piersi i zostali obdarzeni czystością formy, a zergi czystością esencji. Także zergi i protosi są tak jakby przeciwieństwami swoimi, zaś Overmind chce je połączyć w jedno. Godzina sądu nadeszła. Gratulacje, jesteś zwycięzcą. Wreszcie przeszliśmy kolejną z 10 misjowych kampanii, która tym razem była kampanią zergów. Cóż, wytworzyliśmy w ostatniej misji 499 jednostek, zabrakło tej jednej jedynej. No cóż, niestety.
Najlepsze jest to, że trzy łącznie plemiona protosów wytworzyły mniej jednostek niż sami my. No a cóż, my jesteśmy zergami. Tak czy jak, widzimy się w następnym odcinku, w którym zaczniemy prawdopodobnie kampanię protosów, bo nic innego nam sobie nie pozostało. Trzymajcie się ciepło, cześć!